Loft w dawnej fabryce papieru. Mieszkanie powstało w budynku, w którym po wojnie działały wrocławskie zakłady wyrobów papierowych. Produkowano tu m.in. zeszyty z rozpoznawalnymi do dzisiaj okładkami. Loft został zaprojektowany jako apartament na wynajem dla pary lub jednej osoby. Wnętrza zachowały wyraźną, poprzemysłową aurę, ale ta surowość została przełamana elementami, które ocieplają aranżację. W centrum loftu znajduje się salon, a w nim wygodna kanapa, stolik kawowy i telewizor. Jedną ze ścian pokrywa lustro, potęgujące wrażenie przestrzeni. Oryginalne, pofabryczne elementy mieszają się tutaj ze współczesnymi rozwiązaniami. Instalacja elektryczna została poprowadzona bezpośrednio na murach. Przypięte masywnymi uchwytami kable podkreślają wrażenie surowości. Podobnie odrestaurowane przełączniki i gniazda bakielitowe. W lofcie zachowane zostały wszystkie odkryte oryginalne powierzchnie ścian, stropów, nadproży i podciągów. Szczególny klimat tej przestrzeni zawdzięczamy cegle. Kuchnia to wnętrze otwarte na salon, co dodatkowo powiększa optycznie przestrzeń. Jej wykończenie przywodzi na myśl styl minimalistyczny. Meble są białe, blaty szare, a drzwiczki do szafek w drewnianej okleinie. W sypialni, do której prowadzą przesuwne, oryginalne drzwi, znalazło się proste stalowe łóżko, drewniane szafki oraz wielkie stare lustro. Wisienką na torcie są wiszące loftowe lampy. Ze względu na niewielką szerokość i ponadprzeciętną wysokość w łazience wykorzystano trik optyczny. Całą powierzchnię jednej ze ścian pokrywa lustro, co sprawia, że przestrzeń wydaje się większa. Zabieg ten umożliwił także ciekawą, wizualną zabawę. Na krótszej ze ścian umieszczono grafikę z połową nietoperza. Jaki efekt osiągnięto? Zobaczcie sami.